Chromy od urodzenia odzyskał zdrowie w imię Jezusa, mocą, która jakoś została dana Piotrowi i Janowi. Ale dzisiaj słyszymy, że stało się tak dlatego, że to on uwierzył. Że jego wiara sprawiła, że on odzyskał siłę. To jest niezwykłe i to też jest bardzo ważne. Wiara to nie jest, czy też uczynki wynikające z wiary, to nie jest magia. Potrzeba wiary. Potrzeba wiary przynajmniej w to, że ktoś naprawdę może czegoś dokonać, że może mi pomóc, też jakiegoś może zaufania tej osobie. Piotr i Jan, czy raczej Piotr, bo on tutaj głównie mówi, wzbudza w słuchających wiarę przez to, że głosi kerygmat. I bardzo ciekawe jest to, że ciągle zwraca uwagę na to, że jego słuchacze zabili Chrystusa. Wy jesteście winni. On objawia im ich grzech. To nie jest tak, że on ich zachęca. O, uwierzcie, zobaczcie, warto uwierzyć, bo wiara jest ważna. On im mówi, zabiliście tego, który głosił wam życie wieczne. Jesteście winni. Jeśli chcecie dostać życie, to nawróćcie się i pokutujcie. To jest bardzo ważne. Nam się może wydawać, że to brzmi zbyt strasznie. Ale to tak wygląda. Nasi bracia protestanci doskonale o tym wiedzą. Jesteśmy grzesznikami. Nie zasługujemy na życie. Ale Jezus Chrystus chce nam je dać, jeśli pozwolimy odpuścić Mu nasze grzechy. Przyjmijcie tę dobrą nowinę, bo to jest dobra nowina o życiu. Dla uczniów w Emaus znakiem rozpoznawczym staje się łamanie chleba przez Jezusa. Wtedy też przychodzi, jak w dzisiejszej Ewangelii, Jezus do uczniów i pokazuje im ręce i bok. Pokazuje im swoje podziurawione nogi. To przedziwne, że zmartwychwstały Jezus ma rany, ma blizny, ma znaki męki, że to nie jest w nim w cudowny sposób zagojone. To staje się znakiem, przez który rozpoznają Jezusa uczniowie. To stanie się znakiem, przez którego będzie mógł rozpoznać Tomasz. Może w naszym życiu też zmartwychwstały przychodzi, pokazując swoje rany, ale też pokazując nasze różnego rodzaju rany i mówi: chcę, żebyś w tym mnie rozpoznał, jestem w tym obecny. Ja nie tracę moich ran, moje ręce są wciąż podziurawione, mój bok jest przebity. I bardzo często Bóg nas nie będzie goił w taki sposób, że znikną nasze rany, nasze blizny. On powie, zostawiam ci to i chcę być w tym obecny i chcę, żeby inni poznali mnie także w twoich ranach.